into the game. Let's play. Ground game. Marcin Held przed KSW 95, witamy w Olsztynie. No i przede wszystkim chciałem się zapytać, jak się czujesz, no bo co prawda najgorsze chyba przed tobą. Cześć, witam wszystkich. Najgorsze, masz na myśli ważenie pewnie. No nie jest to przyjemne, ale u mnie nie przebiega to źle. Jest bardzo dobrze, czuję się świetnie. Forma jest zrobiona, waga też będzie zrobiona, nie ma z tym żadnego problemu. Może trochę zapytam się, nie ma głupich pytań, ale czy robi tobie różnicę, że powiedzmy walka jest w sobotę, w piątek, to jest niby dzień, ale raczej z takim doświadczonych zawodnikach to takie robienie wagi na dzień wcześniej, to nie ma żadnej różnicy, no bo wystarczy się odwadnieć czy tam nawadnieć po prostu jeden dzień wstecz. Znaczy to po prostu się wcześniej zaczęło robić tą wagę, to wszystko jest, wygląda tak samo, tyle samo dni mi zajmuje. Po prostu jest inaczej to wycyrkowane i kompletnie ma to żadnego znaczenia. A może nawet jest to lepsze, że w piątek, a później weekend jeszcze będzie na odpoczynek, na wypoczynek. No, zostanie w Olsztynie po zwiedzanie, więc też okay. Fajnie. No nie poszedł po myśli twój debiut w organizacji KSW, ale może nie chciałbym wiercić dokładnie całego tematu, bo to już było przegadane. Powiedz mi, co zmieniłeś się od tamtego czasu w przygotowaniach, może nie tyle co fizycznych, ale też psychicznych? Nie wiem do końca, co tam się zdarzyło psychicznie. Tam, no, generalnie pierwszy raz mi się coś takiego stało, że jakiś ten game plan, nie wykonałem go generalnie w 100%, robiłem całkowicie coś innego. No, myślę, że to był po prostu taki wypadek, który się więcej nie powtórzy. Nic nie zmieniłem, pracowałem nad swoimi mocnymi stronami tak jak ostatnio. Więc no, generalnie myślę, że byłem ostatnio też tak przygotowany, że jakbym zawalczył tak jak powinienem zawalczyć, ta walka była spokojnie do wygrania, no i teraz po prostu będzie trzeba to pokazać. No właśnie, jesteś doświadczonym zawodnikiem, więc tak, takie pytania o porażki to już raczej nie będą padały z moich ust, ale czy siedzi w tobie każda z tych takich sytuacji, w których ty wiesz teraz, że mógłbyś coś zmienić, czy to raczej spływa po tobie, no bo kolejny pojedynek przed tobą i nad czym tutaj się rozwodzić, co tu rozwlekać? Czy generalnie już od jakiegoś czasu tak sobie przekonałem się, że to jest sport. No, to niestety to jest taki sport, że wchodzi dwóch zawodników, jeden musi przegrać i no i niestety czasami zdarza się, że jestem to ja. Wiadomo, że są walki takie, w których popełniło się jakieś takie błędy, które później zaważyły, których później ktoś sobie gdzieś tam wypomina. No akurat odnośnie tej ostatniej walki, no to cała od początku jakby szła nie tak generalnie jak była założona, robiłem to, nie to, co powinienem robić, nie powinienem chcieć walczyć z dołu. Tam nawet ta pierwsza akcja, w której przeciwnik mnie sprowadza, to nie jest tak, że on mnie sprowadził. Tam ktoś, kto ogląda, mógł pomyśleć, że przy klinczu od razu mnie sprowadził. To nie jest tak, że on mnie sprowadził, tylko po prostu sam wciągnąłem do gardy, bo chciałem walczyć z dołu. Więc to jest no, coś takiego, co faktycznie troszkę mi siedzi, ale tym bardziej jestem przekonany, że już się coś takiego nie powtórzy, bo to jest taka rzecz, która dwa razy się wydarzyć nie może. Mówi się, no tak jest, jesteś świetnym grapplerem, świetnym parterowcem, no ale pytanie, czy gdzieś z racji tego, że wciągnąłeś go do tej gardy, to się działo też to, że Roman Szymański poddał go z dołu? Tak, to mógł być właśnie ten powód taki, który gdzieś jakby o tym tak nie myślałem faktycznie. No chociaż była taka troszkę presja przed tą walką, żeby ją skończyć szybko, żeby fajne poddanie zrobić, coś takiego, to delikatna presja taka była w tą stronę, ale dodatkowo gdzieś tam z tyłu głowy mogło siedzieć faktycznie to, że Romek poddał go szybko, więc ja myślałem, że... Znaczy, jesteś w stanie zrobić. Tak, że chciałem to zrobić to samo, jeszcze nawet szybciej, jeszcze lepiej, więc to mogło to gdzieś tam z tyłu głowy siedzieć. No i dobra, no i Roman Szymański naprzeciw ciebie, organizacja KSW nie oszczędza nam Marcina Helda, tak więc powiedz, no nie oszczędza, ale czy ty oszczędzałeś siebie w tych przygotowaniach, czy raczej to była dodatkowa motywacja, że zawodnik, który wygrał swoim byłym oponentem, wychodzi teraz naprzeciwko ciebie i możesz zmazać, śmiem stwierdzić, porażkę, a zarazem wygrać z osobą, która wygrała swoim byłym rywalem? Czy żadne organizacje tak naprawdę mnie nie oszczędzały. W PFL-u pierwszą walkę miałem z Nathanem Schulzem ze zwycięstwą całego turnieju i z nim wygrałem. Więc no, generalnie no, nie mam łatwo, ale po to trenuję. Po to trenuję, trenuję mocno, trenuję dobrze. I do tej walki no, przygotowywałem się
myślę, że wystarczająco dobrze to wygrać. Marcin, przygotowania nie tylko w na Śląsku, ale także w Ankosie, czy któryś z rywali mógł gdzieś tam, nie wiem, imitować, może nie, ale gdzieś odwzorowywać to, co potrafi Roman Szymański, czyli eksplozywny boks, dobre jiu-jitsu, jest no, przekrojowy zawodnik, ciężko na tym poziomie takiego nie spotkać. Nie miałem takiego idealnie gdzieś tam warunkami fizycznymi przypominającego Romana, no ale miałem bardzo dobrych stójkowiczów, miałem dobrych zapaśników, pełen przekrój zawodników, nawet więcej chyba robiłem z dobrymi stójkowiczami, więc jestem przygotowany i na stójkę, na zapasy, na wszystko. Czy jeśli teraz popełniasz błąd, to na treningu, załóżmy, nie realizujesz tego game planu, to odwzorowuje się to później w walce, gdzieś to jest z tyłu głowy, że ty musisz za wszelką cenę robić to, co sobie założyłeś, no bo wracając powiedzmy do tego pojedynku z Raulem, no to mówisz właśnie, że to był game plan, źle to wszystko się składało, no ale czy można teraz powiedzieć sobie, że nie będę nic realizował, tylko zrobię to, co umiem najlepiej, po prostu wyjdę i walczyć? Ja nawet bym nie powiedział, że to był niezrealizowany game plan, bo game plan, no to można by powiedzieć, że to jest jakiś tam, no, mały plan na danego przeciwnika, a tam w ogóle całkowity styl walki był nie taki, jak powinien być. No, generalnie nie walczył się teraz, ani też nie powinienem walczyć tak, żeby wciągać do gardy i walczyć z dołu. No, bo po pierwsze jest to bardzo ryzykowne, że może dostać tak, jak dostałem. Po drugie, no, sędziowie na to patrzą tak, że tą walkę się przegrywa, pomimo tego często, że się z tego dołu atakuje. Więc tutaj no, raczej cały jakby gdzieś tam no, styl walki był nie taki. W walce czasami zdarza się faktycznie, że gdzieś tam coś się odbiegnie od tego game planu, ale zazwyczaj jak są to takie drobne odejścia, no to jest szansa, że nie wpłynie to na przebieg walki, a tutaj no, całkowicie wszystko od początku do końca było źle. Czy były takie myśli w twojej głowie, że chciałbyś któregoś z konkretnych zawodników w następnym starciu po ostatnim pojedynku z Gruzinem, czy raczej czekałeś po prostu na ofertę organizacji, no bo co by nie mówić, Roman Szymański, to rzekłbym nobilitacja, jeśli chodzi o kolejne starcie w organizacji KSW. Wysoko na karcie, tak, no i oczywiście mocne, trudne wyzwanie. Nie miałem takich planów, jakichś zawodników, z którymi chciałem zawalczyć. No nie chciałem też stawiać jakichś wymagań, mieć jakichś oczekiwań po przegranej walce. Po kolejnych, jak będą wygrane walki, no to na pewno będę już wtedy celował, może nie wybierał, ale przynajmniej sugerował jakichś przeciwników, a na razie tak z pokorą, powolutku dostosowałem się do tego, co mi zaproponował KSW. No to ostatnie pytanie ode mnie. Adam Wardziński, wiem, że jesteś, no, kochasz jiu-jitsu, startowałeś na wielu superfightach i też wiem, że znasz Adama prywatnie. Powiedz mi, co to znaczy dla polskiego jiu-jitsu, że pierwszy w historii Europejczyk i pierwszy w historii Polak zdobywa Mistrzostwo Świata w Formule G? No to jest naprawdę, naprawdę wielki sukces, tak jak gdzieś w innych grapplingowych czy tam w brazylijskim jiu-jitsu, w innych federacjach ludzie zdobywają te jakieś mistrzostwa świata, bo jest dużo tych federacji. Tak. No to ta IBJJF to jest taka federacja, w której faktycznie no, nie było mistrz to mistrz. Nie było nigdy żadnego Polaka. To jest taka, czy nawet tak jak mówisz, Europejczyka, no to jest już no, najwyższy poziom z możliwych. Więc bardzo się z tego cieszę. Jak widziałem nawet gdzieś na internecie krąży taka grafika pokazująca ilu właśnie było zawodników spoza tak. Brazylii, to aż byłem byłem w szoku, że praktycznie sami Brazylijczycy tak, a 12 Amerykanów, jeden zdominowali to kompletnie, ale no ale to jakby to pokazuje, jak mocne faktycznie mam brazylijskie jiu-jitsu w kraju. To widać na takich mistrzostwach, na mistrzostwach polskich, na przykład organizowanych tutaj u nas, czy właśnie no, na innych zawodach ADCC, czy choćby w walkach takich superfightach, że faktycznie ten poziom grapplingu w Polsce jest bardzo wysoki. I bardzo się z tego cieszę, bo wywodzę się z tego, będę walczył jeszcze w walkach grapplingowych w brazylijskim jiu-jitsu na pewno. No wiadomo, że teraz przez starty w MMA tego nie robię, ale na pewno chcę do tego wrócić. No to wiem, że miało to być ostatnie, więc Marcin, przepraszam, ale czy właśnie macie w kontraktach zapisane, że nie możecie startować w jakichś tam formułach grapplingowych, powiedzmy na ileś tam przed potencjalnym pojedynkiem, czy powiedzmy, nie wiem, czy jest to jakoś tam uwarunkowane, no bo kiedyś coś z takiego padało chyba z ust Wojsława, ale też chciałbym jak to z twojej strony. Nie pamiętam, jak to jest tam ujęte, ale na pewno nie można
za blisko walki, tak żeby sobie nic nie zrobić, żeby to nie było jakimś, żeby nie spowodowało to wypadnięcia z walki w MMA. Ale generalnie mogę, ja przynajmniej mogę startować, następną walkę będę miał we wrześniu, chyba 20 września będzie taki turniej grapplingowy we Włoszech, tam będę miał swoją walkę i więc no, cały czas coś tam się dzieje. No to tego Ci życzę, żebyś zdrowiu wystartował nie tylko w piątek, ale także we wrześniowym grapplingu. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kibicowania, oglądania. Cześć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.